Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Na spacery można chodzić samemu i ja najbardziej lubię, ale czasem można też spotkać starych znajomych. Wszystko wskazuje na to, że jest to normalna polska dzicza rodzina. Czyli matka dzik, ojciec dzik i dwójka dzikich dzieci. Dobrze jest czasem spędzić trochę czasu w towarzystwie dzikich mieszkańców okolicy. Oni wiedzą różne inne rzeczy, co to nie wszyscy my je wiemy. Wiedzą na przykład, gdzie zimą znaleźć obierki od marchwi w śniegu. Ja nie wiem tego, więc wiele mogę się nauczyć od nich. Dzik to niby taka włochata świnia, ale przecież tak naprawdę świnia to po prostu łysy dzik. Jeżeli chodzi o robienie śladów w świeżym śniegu, to dziki nie mają sobie równych. I ja nie wiem do końca, czy on na mnie spojrzał z pogardą, czy już się trochę polubiliśmy. Z każdą chwilą spacerowania wspólnego zdaje się mieć wrażenie, iż coraz mniej jestem intruzem. Ono jednak może być złudne i skończyć się ostrym wpierdolem. To był właśnie ten moment. W języku dzików oznaczało to: uważaj sobie, koleś. Nie jesteśmy na ty i to nie twoje marchwie. Panie dziku, co pan je tu kotom wyjada? W kupie siła. Koty nie mają szans, jak im dziki zaczną wyjadać kocią karmę. Można by powiedzieć, że to świństwo robią dziki kotom. Ale jednak takie jest prawo dżungli blokowisk. Je kocią karmę ten, kto jest największym kotem w okolicy. A największym kotem w okolicy jest ta maciora. Okazuje się, że najważniejsze, kiedy się chce zrobić film przyrodniczy, to przewidzieć, którędy pójdzie dzik i jak ustawić kamerę, żeby ci jej nie zeżarł.
Gdyby się ktoś z was kiedyś zastanawiał, tak wygląda świeży ślad dzika. I ja wiem, że myśliwy powiedziałby trop, ale ja nie jestem myśliwym i nikt tu nikogo nie tropi. Po prostu idziemy razem na spacer. Czy tam ja idę za nimi. Należę do nurtu obserwatorów, którzy najchętniej dokonywaliby obserwacji maksymalnie uczestniczącej. Czyli w idealnym świecie ryłbym ryjem razem z nimi w śniegu. Jednak nie chcę się wpraszać do kogoś na kolację. Dlatego wybieram bycie creepy obserwatorem z oddali. Być może jest to jeszcze bardziej nieeleganckie. Nie wiem, nie oceniam. Ja tylko informuję. A tu patrzcie, prawie normalnie aż nie widać dzików, jak są w swoim naturalnym kolorystycznym otoczeniu. Klik, klik. I oto zachodzi słońce nad blokowiskiem dzików i wydaje mi się, że to całkiem eleganckie ujęcie, żeby zrobić. Do widzenia i do następnego razu.